Cześć moi drodzy, to jest nagranie z gry SimCity 4. To jest tryb Boga. Dobra, jest przewijanie na krawędziach, to dobrze, wszystko działa pięknie, fajnie. Ja tu nie będę w tym terenie nic zmieniać, bo te tereny mi się zawsze podobają, jakie są. Nazwę miasto Kremówkowo i Kremówka będzie burmistrzem. Poziom trudności niski oczywiście, pięknie, fajerwerki, wszystko świetnie. Dobra. Ja sobie tu oddalę może na średni i pierwsze co robimy, jak zwykle, to tworzymy tereny rolnicze. Ale to coś nie są tereny rolnicze. Aha, bo to jest mieszkalna. Jezus, co ja w ogóle gadam? I musimy, jak to zwykle bywa, zaopatrzyć ten teren w jakąś elektrownię. Najlepiej wiatrową oczywiście. No i rzecz jasna w jakąś wieżę ciśnień. Jeżeli robię to źle, wybaczcie mi, ale tak bywa. Przypomnę wam interfejs gry, albo no cóż, mam nadzieję, że nie muszę tej gry nikomu jako tako... O, dobrze, zaraz no. Że nie muszę tej gry nikomu jako tako przedstawiać, bo jest to gra bardzo, bardzo znana. Chociaż faktycznie wśród starszych graczy, bo jest to gra z 2000 bodajże 4 roku. Zrobię tak niehumanitarnie, jak ja to zwykle nie robię, obok siebie, bo nie chcę zlamić już na samym początku. Czego mi tu jeszcze brakuje, żeby oni się zaczęli wprowadzać? No bo co, bo mam strefę, dobra, malutką strefę handlową jeszcze stwórzmy gdzieś tutaj. No niech ona sobie taką nawet wygląda. I co, jesteśmy. Zasilmy może ich w wodę. Tylko czy rurociągi pójdą mi od wieży ciśnień? No pójdą. No i słusznie. Mamy wodę. To jest pięknie. Jak to mawiają. Ja nigdy nie byłam dobrym urbanistą, szczerze wam powiem. W tą grę nauczyłam się w miarę zarządzając w miarę moimi funduszami. Nauczyłam się w to grać całkiem niedawno. Tak naprawdę. Może być i połączenie do tamtej, nazwijmy to tamtego terenu, co tam jest. Mam tylko nadzieję, że nie widać frapsa, bo tak muszę tą grę nagrywać frapsem, gdyż nie znam za cholerę sposobu, jak ją nagrać mi release'em. No cóż. Dobra, przyspieszmy może trochę, niech oni się tutaj pobudują. Aha, ustawię jeszcze może wygląd. Nie wszystkie style, tylko styl nie będzie Nowy Jork 1940 i niech już tak zostanie na amen. Dobra, jak widać nam się tu budują już w strefie mieszkalnej. Ciekawe ilu mi się tu simów wprowadzi. Dobra, jest nieźle. 453 osoby. Zobaczmy co mi doradcy moi mówią. Ten jest zadowolony, że nawodnieni, że tego, że wprawia w ruch, spoko, świetnie, też się cieszę, że jest elegancko, czyściutko, ta jeszcze nic nie ma do powiedzenia, to jest dziwne, bo ta Monika Weksel to mnie zawsze irytuje przez całą rozgrywkę, bo ona jest tak naprawdę tak wkurzająca, że nie da się tego opisać. Dlaczego zdecydowałam się na SimCity? Już dawno o tym myślałam, skoro są Simsy, powinno być SimCity. A dlaczego nie nowsze SimCity? Pewnie dlatego, że po pierwsze go nie mam, a po drugie pewnie dlatego, że przemysł potrzebuje więcej miejsca, ależ oczywiście stworzymy nowe strefy przemysłowe, nie ma sprawy, chyba że to mu się przedawniło. No nie przedawniło mu się, on chce jeszcze więcej stref przemysłowych. Dobra, będzie więcej stref przemysłowych, jak sobie życzysz, panie Hipolit. Tylko tam nie ma dojazdu teraz znowu, tak? Dobra, ulica jest, pięknie. No i zobaczymy, jak to się nam będzie rozwijało z biegiem czasu. Co oni nam powiedzą?
Czy chcemy się osiedlać? Dobra, możemy się osiedlić, co nam szkodzi. Tak oto się osiedliliśmy. Mamy miesięczne. Straży pożarnej nie ma. No tak, przecież oni są nieszczęśliwi bez straży pożarnej. A ci co, że pracy nie mają, biedaki. Straszne, jak nie ma pracy, nie? Dobra, tym może trochę zmniejszę. Dofinansowanie. Gdzie to jest ta straż pożarna? O, tu ją postawiłam, dobra. Żeby mi objęła tylko tą strefę mieszkalną, bo... O, dobra, mniej więcej jest. Zmniejszone, zmniejszone. I co tu mi jeszcze dalej powiedzą? Widzę, że zaczyna im się tu powodzić coraz lepiej. A jakże, ale też pracy nie mają. Dobra, to stworzymy im w takim razie jeszcze więcej strefy handlowej. Zobaczymy, co nam się tu pobuduje zaraz. I jak szybko. Jeżeli uważacie, że robię to źle, to mówcie. Bo ja naprawdę nie wiem, jak to się powinno grać, szczerze mówiąc. Duszą się w korkach na bocznych uliczkach. Dobra, zobaczmy w takim razie wykres natężenia ruchu. Powiedzcie ogólnie, czy też chcecie więcej SimCity, czy wam się podoba SimCity i tak dalej. Ruch. Gdzie jest największy ruch? Dobra, zamieńmy to ulicami. Niech to się wybudują ulice zamiast tych dróg. Tych dwóch. Tych i tej tutaj od dookoła. I zaraz zobaczymy, jak to się zmieni z biegiem czasu. Proszę. Jestem mistrzem zarządzania. Rozładowuję korki w 5 sekund. Nie to, co we Wrocławiu. Bo we Wrocławiu to korek za korkiem, korek pogania. Nie ma pracy, ale nie ma też szkoły. I nim się upomną, to ja zbuduję taką jakąś lepszą podstawóweczkę. A jak? Tylko zmniejszę jej też dofinansowanie, bo zaraz ta się rzuci, że ta horda jest nauczycielni, liczba uczniów 0 na razie. Dobra, to dajmy 40 uczniów, dwóch nauczycieli, takie dofinansowanie na autobusy. I zobaczmy, jak to się będzie rozwijać. Dalej mamy 0 uczniów, a jaki mamy średni wiek mieszkańca? Że w młodym wieku to powinno być dużo uczniów. Czego jest mało uczniów? A ta co? Że spada długość życia? Szpital trzeba wybudować, przychodnie. Jasne, nie ma sprawy, już robi się przychodnia. Dzisiaj ja po prostu jestem idealną tutaj tą. Idealnie rozplanowuję wszystkie te. Ilu jest dofinansowanie? Lekarzy, pacjentów 0, to niech będzie 44 łóżka. I karetki niech będzie na tyle. Okej, okay, dobra. Jest świetnie, idealnie wręcz. Mamy ten, ta się nie czepi, a zobaczmy jak nasze... O, wow, dochody mam większe niż wydatki. Nie no, pierwszy raz w życiu chyba mi się w tej grze to zdarzyło. Demonstracja. Dobra, kobieto, o co ci chodzi? Zaraz, spokojnie. Co ci chcą? Pustki w kasie szpitala. Gdzie jest ta przychodnia? Gdzie ją postawiłam? Nie, o dobra, jest przychodnia. Pacjentów jest 90. Dobra, to damy 179 łóżek, na dłużej starczy. Co wy na to? Jak tam się żyje? Dobrze. Dobrze się żyje, bo jak się ma żyć? Ci są bezrobotni. Ciekawe, czemu mi się tutaj nikt nie buduje. Albo nie ma zapotrzebowania, ale ciągle jest zapotrzebowanie na tą strefę przemysłową. I to na niską strefę. Rolniczą strefę. Dobra. Rolniczą strefę. To rolniczą strefę. Budujemy, proszę bardzo. A jak? Osiedli mi się tu ktoś? Ha, bo tam nie ma dojazdu jeszcze. To zbudujemy sobie ulicę. Proszę. Czy to wystarczy? Wystarczy, a jak? Dobra, ten się rzuca z kolei, że nasze produkty nie opuszczają miasta. Jakie produkty miałyby miasto opuszczać?
Ech, ta gra jest straszna. Znaczy fajna jest. Ojej, ojej, ale nam tu domy podniszczały. Rynek zatkany. Dróg i kolei zasypują nas własne towary. Straszne. Ale i tak jesteśmy na plusie, nie wiem o co chodzi, ale dobra, zbudujemy wodociąg na zewnątrz. Może mamy za dużo wody? Kto wie? Niech tu trochę wody pójdzie i tutaj jeszcze. Oj, dobra, będzie. Bum, 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 bum. Coś tam, coś tam. I teraz te umowy sąsiedzkie. Umowy sąsiedzkie, ale nie są dostępne żadne. Dobra. Czyli tak to wygląda. No i co? Co ja mam zrobić teraz? Dobra, muszę chyba. Równowaga energetyczna przywrócona. No, wiedziałam, że jak ja się zabiorę za to miasto, to ono będzie idealnie zarządzane. Co tam? 606. Pięknie, świetnie. Ocena idealna. Po prostu, co prawda, do połowy tylko. Dobra, niech będzie. Ja pamiętam, że kiedyś się bawiłam w ściąganie z internetu różnych miast i tam no, się świetnie bawiłam, pamiętam. Kurczę, fraps frapsem, a ja nie kontroluję czasu. Czasu nagrywania. Dobra, jest w pół do. Ciekawe, ile już nagrywam. Nie wiem. Ale tak z 10 minut jeszcze mi się wydaje odcinek potrwa i będzie. Będzie koniec. Co ja mam tu robić? No, czy doradcy mi coś powiedzą, że farmy pełne robotników? Rolnicy przyznają, że faktycznie na wszystkie pory roku być może farmy nie zatrudniają tak wielu ludzi jak inne gałęzie przemysłu, ale praca na nich jest intensywna i robotnicy będą potrzebni wkrótce po otwarciu gospodarstwa. Ten szczęśliwy i zadowolony. Ten, że łatwe zbiory, że czyste powietrze, bezkresne pola malowane zbożem rozmaitym, wyzłacane pszenicą posrebrzanych żytem. Cóż za poeta normalnie z tego naszego pana doradcy. Dobra, wiecie co? Może rozbuduję trochę strefę mieszkalną. Albo po prostu tą zamienię, taki myk zrobię, że zamienię ją w strefę średnią. I zobaczymy, co mi się tutaj teraz wybuduje. Czy się coś, cokolwiek wybuduje? Coś się buduje. Ale jakoś specjalnie mi nie rośnie ta ilość mieszkańców. Ciekawe dlaczego. Czym to jest spowodowane? Możecie. O, czekajcie. O, świątynie chcą. Dobrze, będzie świątynia. Znajdźcie dobroć burmistrza waszego. Nauczyciela, ha, bo znowu uczniów jest za dużo. Kurczę, ta gra jest skomplikowana. 60, a miejsc, dobra, do 130 miejsc. Zwiększmy. I coś trzeba będzie zrobić. No ale o co chodzi z tym strajkiem? Przecież już wszystko jest ok. Nie chciałam wydatków, tylko tych. Czy jakiś nowy rok jest, czy co? Dobra, oni grożą strajkiem. A dlaczego tym razem grożą strajkiem? Bo co? Dobre dofinansowanie mają, tak? Jak jest z tymi medykami całymi? Dobra, tu się jeszcze trzyma. I straż pożarna jeszcze. Straż pożarna jest okej, ale policję by się przydało wybudować. Budkę jakąś. Jedną bądź też dwie. Bądź też dwie, powiedziałam. Tak, świetnie. Czy ktoś coś jeszcze ma do powiedzenia? Ta jest na czerwono, bo się zbugowała. Jezus, kobieto, ogarnij się. Błagam. Dobra. Nie ma więzienia. Jejku, ciągle temu miastu czegoś brakuje, no. Ale ja mam miesięczny koszt za duży tutaj. A już bankrutuję. Co ja mam teraz robić, biedna, no? Dobra, mam duże koszty. I teraz muszę umiejętnie to rozplanować. Tu zrobimy jeszcze małe zagęszczenie. I zobaczymy. Rośnie mi popyt na handlową. To dobrze.
Więcej prądu też, faktycznie. Przecież tam w ogóle nie ma prądu, bo nie ma elektrowni. No to trudno, żeby był prąd, nie, jak elektrowni nie ma. Dalej mi koszty przewyższają przeciążenie elektrowni. No spokojnie, facet. Spokojnie. Zaraz tu się zajmiemy, tym energia. No niby są zasilane budynki wszystkie, ale pewnie się coś waha, tak? Zaraz zobaczymy moc tych elektrowni wszystkich. Stan elektrowni, maksymalna pojemność, rzeczywista moc, użyta energia, czyli... No dobrze, jest spoko. To już się wszystko chyba uspokaja. Ja pewnie zaczęłam coś mówić. Jeszcze na temat tego, dlaczego nagrywam tą grę. Niestety już nie pamiętam, co powiedziałam. Mapę posterunków. Czemu tu są te... Aha, bo tu w ogóle nie ma posterunków. Dobra, to ja wybuduję tak. Jeden większy posterunek teraz. Gdzie to jest? Budynki. I posterunek. I po prostu zmniejszę mu dofinansowanie na trochę. Okej? Okay? Jest okej? Okay? Tak? Tylko czemu się tu krechy zbugowały trochę? No. Aha, bo to jest więzienie jeszcze, ja. Dobra, no i o co chodzi mu? Czego on się rzucał? Mam zaraz się ta zacznie rzucać, ta co jej nie lubię. Jezu! Nastolatki szaleją za nową fryzurą na brokuła. Projekt sadzenia drzew. Dobra, posadzimy jej drzewa, bo zaraz będzie za późno, żeby jej posadzić drzewa. I będzie problem, bo się będzie rzucać, że ma zanieczyszczone powietrze. To nie będzie już takie fajne. Tu można posadzić drzewa? Można. Dobra, to gdzie jest zanieczyszczenie? Współczynnik wykształcenia, dochód, skażenie wody, nasilenie ruchu, a na, nie, chciałam, nie chciałam wykresu, chciałam to. Smog jest. Nie ma smogu, skażenie. O matko! Kochana, śmieci nie ma. Średni wiek, zdrowie kiepskie, co? Wartość ziemi. Ranking burmistrza, energia, woda, ruch. Coś się dzieje, że ta straż pożarna tak jeździ, czy co? Nie wiem, o co im chodzi. Tu trzeba pozałatwiać to wszystko. Wiecie co, bo ja nie umiałam w to grać, póki raz sobie w życiu nie włączyłam samouczka. Raz w życiu to zrobiłam. I w miarę ogarnęłam co nieco. Ale i tak to jest kropla w morzu tak zwanych potrzeb. Bo nie przeszłam też tego samouczka do końca. Możecie się ze mnie śmiać, wiem. To jest straszne, ale co tam. W ogóle tak, co do tej serii, mam do Was jeszcze kilka pytań. Mianowicie, po pierwsze, czy grać między odcinkami, czy też chcecie... Wszystkie jakże pasjonujące etapy budowy tego miasta zgłębiać razem ze mną. Po drugie, doradzajcie mi, co ja mam tu robić. Po trzecie, w ogóle powiedzcie, czy chcecie więcej SimCity 4, nie? Cmentarz, proszę, po co wam cmentarz? Niech będzie i cmentarz, dobra. Buduje się was więcej, buduje się was więcej. A jak z finansami? Kurka, kiepsko. Wzrasta. Na razie wzrasta. 70 jest. 51. 36. Maleje. Coś trzeba z tym zrobić. Proponuję zwiększyć zagęszczenie na tej na średnią, a tej na wysoką. I zobaczymy, czy tak to zadziała. Mówcie od razu oczywiście, czy ja czaję jednak, o co chodzi, czy też kompletnie tej gry nie ogarniam. Mi się wydaje, że kompletnie jej nie ogarniam, ale może to tylko moja... Nowy rynek mu zatkany, no o co mu chodzi? Dobra, wybuduję jeszcze jedną drogę, która się gdzieś tam połączy. Tak, chcę.
Już się odczepiłeś, gościu? Czy jeszcze nie? Mam nadzieję, że tak. Dobra, już prawie wyrównaliśmy. Prawie jest okej. O Jezus, znowu szpitalik chce dotację. Gdzie jest ta przychodnia? To jest przychodnia. Pacjentów jest tak mało. Ojejku, znaczy tak dużo. Dobrze, proszę. Ale jeszcze jedną sobie przypomniałam, że jeszcze jedną tu trzeba wybudować przychodnię. Taki drobny szczegół, a co tam? Nikt nie zauważy, nie? Karetki można zmniejszyć. Kurczę, trochę do dupy zrobiłam. Dobra, już niech będzie. A na razie tutaj pacjentów nie ma w ogóle, więc... I zobaczymy, jak to z biegiem czasu się rozwiąże. Mam nadzieję, że w końcu... O, nie. Szkoła podstawowa o podniesionej liczbie miejsc to zdecydowanie nie dla mnie, bo ma jakieś koszty utrzymania w sobie, a ja nie będę utrzymywała nic, co mi zysku nie przyniesie. Ciągle brakuje mi tych 350 simoleonów w kasie. Tak dalej pójdzie, zostanę piękną bankrutką, a wy się będziecie ze mnie śmiali. I śmiali. Dobra, jakoś rośnie. Z biegiem czasu to może i urośnie, ale zaraz będę musiała podnieść jakieś tam koszty. Wiecie co, ja zmienię strefę tą przemysłową na średnie uprzemysłowienie. Dobra, bezdochodowa grypa, ja znam tą śpiewkę już. Niech niszczy, proszę bardzo. Wysoki poziom nauczania, to jeszcze tylko podniosę szkołom, podniosę szpitalowi. Przychodnia 171. Podam do 200. W tej przychodni też pewnie brakuje. Nie, w tej jeszcze nie brakuje, o dziwo. Szkoła podstawowa. Nie, jest okej. A tu nie ma podstawówki. Kiepściutko. Tu nie ma prądu, co? Dobra, postawi się elektrownię. Zobaczymy, czy tu się coś wybuduje, czy nie. Wybudowało się. Proszę bardzo, jednak coś się buduje. Więcej prądu, oczywiście, już, pędzę, więcej prądu. Jednak, wiecie co, bycie takim burmistrzem... energia. Niby jest wszystko. Ale, jedyne, że wszystkiego nie ma. Dobra, zbudujmy tutaj i teraz jeszcze drogi. Ruch. Tu trzeba coś zrobić z tą drogą. Mianowicie zamienić ją na szosę, bo zaraz mi się tutaj całe miasto zakorkuje. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Co, jest okej już? O, wyrównuje się, patrzcie, wyrównuje się. Czy wyrówna się jeszcze? Jeszcze trochę, no. Wyrównało się, przeskoczyło, świetnie. I tym optymistycznym akcentem kończę ten odcinek i mówcie mi wszystko na temat tej gry, bo chłonę informacje, bo przez tyle lat dalej nie nauczyłam się w nią poprawnie grać. Tak widzicie, mam dodatek tamten godziny szczytu. Mogę sobie jeździć samochodami, to też porobimy, ale kiedy indziej. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!